Witam Państwa. I znowu nie wiemy, co nas czeka. Przez jakiś czas było to ściśle określone. Znana była dokładna data dzienna, kiedy przegonimy w rozwoju Stany Zjednoczone. Przypadało to gdzieś około 1980 roku. W 1990 każdy Polak miał otrzymać własne mieszkanie. Niezależnie od tych cząstkowych, konkretnych prognoz, generalnie oczekiwać należało postępu. To znaczy wszystko, co zdarzyło się później, było lepsze od tego, co zdarzyło się wcześniej. Niestety, po krótkiej przerwie, przyszłość stała się na powrót nieodgadniona. Budujemy nową Polskę, budujemy taki świat, który wszystko będzie lepsze, który nowy będzie ład. Który wszystko będzie lepsze, który nowy będzie ład. Najpiękniejsze miasta, najpiękniejsze się, budujemy Polskę, piękno jak we śnie. Najpiękniejsze miasta, najpiękniejsze się, budujemy Polskę, piękno jak we śnie. W ogóle możliwe jest przewidywanie przyszłości? No, w tym sensie, że można przewidzieć, jak Wisła wypływa ze źródeł, dopływa w końcu do morza, to można przewidywać. To jest hipoteza pewna, że w tym sensie można. No, ja wiadomo, jak imperia mają zawsze początek, jak choćby rzymskie, i mają koniec. No, sposób, w jaki sowieckie imperium dopłynęło do swojego krachu, no to było zupełnie nieprzewidywalne. Przez nikogo zupełnie. Ja próbowałem prywatnie, nie śmiąc jednak tego opublikować, przewidywać na zasadzie obrazu, jaki miałem zawsze, że to był taki olbrzym, który miał maczugę atomową w ręku i potem się robił coraz mniejszy, no olbrzyma maczuga coraz większa, no w końcu musiało go to zdławić, prawda? Czyli ekonomiczne samo zadławienie wywołane zresztą dużym przez wyścig tych Gwiezdnych Wojen Reagana. Ale mnie wychodziło z moich takich śmiesznych, zupełnie prywatnych obliczeń w Wiedniu, że to nastąpi gdzieś w roku, między rokiem 2020 a 50, czyli po mojej śmierci, ja drukować czegoś takiego nie próbowałem, bo to mi się dawało bez sensu. Ale Hermann Kant, mając te olbrzymie możliwości, wszystko wymyślił. Nawet doszedł do tego, że nie jest zupełnie wykluczony do końca naszego wieku kontakt z innymi cywilizacjami pozemskimi. Wszystko mu przyszło do głowy, wyjątkiem upadł Związku Sowieckiego. Absolutna niemożliwość, jest wmrożony na wieki w nasz układ planetarny, konflikt wschód-zachód i to nie było takie głupie w tym sensie, że łatwiej prognozować, dlatego, bo pole siłowe, tak jak dwa bieguny magnesu, prawda, i wszyscy się według tego orientowali. Były wojny per procura prowadzone przez Arabów, przez Żydów, diabli wiedzą przez kogo, prawda, i wszystko było sterowane z dwóch centrum, Moskwa, Waszyngton. I teraz nagle straszliwy odkrycie, jak to powiedział jeden Rosjanin do Amerykanów, ukradliśmy wam obraz wroga. No i oni są w strasznej sytuacji, bo oni wiedzą... Nawet świństwo pewnego rodzaju. To jest to świństwo, tak, mam pan słuszność, tak. To bardzo nieładnie. Kiedy właśnie zwolna i nieśmiało publicyści, co może się dochodzą do tego wniosku, że ta kradzież była rzeczą straszną. Dlatego, bo się okazało, że w tym świecie właściwie można właściwie prawie wszystko. Naród może sam siebie, jeden, drugi wymordować, jak w Jugosławii, prawda? Już nie ma żadnych wymówek, jak mordowali Niemcy Żydów, to można powiedzieć, a jest wojna, nie mamy sił, nie mamy tu Wehrmacht, tu tamto, a teraz jest tak spokój, NATO ma broń, w ogóle wszystko można, a tu tak nic nie można. Muszę powiedzieć, że tego rodzaju prognozami się nie zajmowałem, ponieważ z natury jestem łagodny, pogodny i nie lubię takich strasznych jatek po prostu. A czy nie bał się pan po prostu, że podsuwając rzeczywistości te czarne scenariusze, one mogłyby się jako samosprawdzające spełnić trochę? Mam nadzieję, że nie, bo ja się przekonałem, wie pan, że tego, co ja przewiduję,
na ogół nie dożyjemy, prawda? Ja mam nadzieję, że te rozmaite rzeczy, które ja wymyśliłem dotyczące właśnie zatarcia granicy między tym, co naturalne, a tym, co sztuczne, prawda? Tym, co przyrodzone, tym, co wytworzyła ewolucja naturalna, a tym, co wytworzy ewolucja naszymi rękami uruchamiona, że to będzie no nie tak daleko, gdzieś w XXI wieku. Czy to będzie dobre, czy złe, to jest zupełnie inna historia. Każdy doskonale wie, że nożem do spróbowania marki można zabić większą ilość osób. To się dzieje, prawda? Więc jakoś wreszcie doszedłem tego, że najlepszym wzorcem, który może być ścigany w ogóle przez nasze sztuki inżynieryjno-techniczne, to jest, no co? No życie. Nic doskonalszego, nic bardziej skomplikowanego niż struktura mózgu ludzkiego, nic bardziej doskonałego niż funkcjonujący żywy organizm. Wszystko jedno, czy ameba, czy człowiek, ze względu na to, prawda, że podczas kiedy w każdej ludzkiej działalności, począwszy jeszcze od eolitu, kiedy ten pierwotny człowiek jakiś 70, 80, 90 tysięcy lat temu pocierał o siebie dwa krzemienie, to zawsze jest ten, który pracuje, obrabia i to, co jest obrabiane. Natomiast tego dwójpodziału nie ma w świecie zjawisk żywych. Po prostu jest ziarenko, wkładamy do ziemi, prawda, i potem z tego powstaje jakaś wspaniała rzecz w rodzajnicy jak kalafiora, nie troszcząc się zupełnie o to, kto kazał kalafiora robić, kto wymyślił kalafiora, tylko od razu wyrasta cały gotowy kalafior. Ja nie sądzę, że będzie można, tak jak pisałem w humoreskach, włożyć do ziemi ziarenko i z tego od razu magnetofon wyrośnie. To jeszcze tak dobrze jeszcze nie ma, ale w każdym razie to jest zasada, prawda? Czyli to brzmiało, ja wiem, wtedy w 1963 roku dość humorystycznie napisałem, że my właściwie będziemy się starali doścignąć i prześcignąć naturę, przyrodę po prostu, tej perfekcji rozwiązań. No, prześcignąwszy naturę, znajdziemy się na polu zupełnie nieznanym. A bardzo miłym, bo to znane jest nudne na ogół, a to, co nieznane, jest ciekawsze, aczkolwiek czasem straszne naturalnie. Jest tam jakiś kawałek apokalipsy schowany, ale mnie się wydawało, że moim głównym zadaniem już poza domeną jakichś prognoz jest właśnie poszukiwanie tego, co mogło być tam dalej, prawda? To znaczy, poza, co się stanie po doścignięciu natury i prześcignięciu natury. I temu poświęciłem wiele utworów, ale raczej w charakterze groteski, bo to było dość często straszne. Otóż, żeby nie straszyć, to trzeba robić tak, jak się dzieje w farmakologii z gorzkimi lekarstwami. Ocukrowuje się to, prawda? No i ja też tak ocukrowałem to humorystyką. Efekt był taki, że nikt tego nie brał serio. Z czytelników i w ogóle nikt tego nie brał serio. No, pisałem na przykład o tym sztucznym życiu, a teraz już jest tutaj jakiś facet w Newsweeku ostatnim, Dominican Artificial Life, i okazuje się, że ten facet się chwali tym, że on 20 lat temu pierwszy wpadł na tą myśl, żeby sporządzić tak zwaną nanotechnologię, to oni to nazywają, czyli żeby zacząć od najmniejszego, żeby robić maszynki, które są zbudowane z niewielkiej ilości, znaczy milionów, zbudowanie atomów, których prawie go mogę nie widzieć. No ja to 10 lat wcześniej wymyśliłem i uważałem, że trzeba dojść do granicy jakiejś, a granicy, mnie najbardziej interesowały graniczne te warunki. A graniczne warunki to są po prostu poszczególne molekuły, czyli że poszczególnych molekuł będzie się budowało jakieś mikromaszyny i wtedy będzie można zastąpić obecną straszliwą tą industrię naszą, znaczy na światową, która zasmrada atmosferę, zatruwa nas, niszczy nam życia i planetę, i biosferę, przy pomocy właśnie takich jakichś, prawda, tworów, które będą hybrydami tego, co organiczne i tego, co nieorganiczne, to znaczy wykroczenie. Nawet mówiąc poza domeny aktualnego dwójpodziału na przyrodę żywą i to, co martwe. Czyli ten rozdziew między światem martwym a żywym będzie zapełniony. Ja nie wiem kiedy, mniej więcej, czy to się odnosi do połowy przyszłego wieku, czy nie. Nie wiem, bo oczywiście ludzkość zamknięta miała szansę, żeby skończyć samą sobą i to się zwiększa. Podobnie pan, jak i o tym, co pan mówił przed chwilą, przewidział dziedzinę taką jak fantomatyka, czyli coś, co można jakby zmysły przyłączyć do
komputera i będziemy mieć pełne złudzenie przeżywania różnych światów, nie przeżywając tego do praktyki. Tak, tylko ja to nazywam właśnie fanomatyką, oni to nazywają wirtualną rzeczywistością, co wydaje mi się, oczywiście jestem stronny jako autor tego pomysłu, mi się wydaje jest tego... Jest pan przywiązany do swojej nazwy. Nie się, ja stoję przy fantomach, tak, raczej. I uważam, że najbardziej zabawne to jest rozejście się było tego rodzaju, że ja proponowałem w jednym z rozdziałów tej sumy technologicznej jako treści tej fikcyjnej rzeczywistości jakieś bohaterskie przygody, ktoś chce być alpinistą, Cezarem, cholera wie kim, prawda, ucałować najpiękniejszą kobietę świata, a tam od razu w Ameryce padło jako pierwsze pytanie, czy można mieć seks z komputerem. No oczywiście, że dla mnie się to wydawało jakoś mniej frapujące, aniżeli na przykład, czy można na przykład dolecić do Jowisza i wrócić. No, czy też wygrać to jest, wojnę trojańską. No ale to jest kwestia gustu. Jest. No, oni są teraz bardziej zainteresowani tym, tą stroną komputeryzacji seksu. Ja mniej. Marcin stworzył tak coś takiego jak wiarę w postęp, że świat się będzie rozwijał ku lepszemu, czy w jakimś porządku. No, czy ja wiem, a może ku gorszemu. Ja pan to na dwaj babka znowu wróżyła, dlatego, ponieważ no nie wiem właściwie, czy to jest takie, znaczy oczywiście, że my powinniśmy być zachwyceni bezustannie od rana do wieczora, że tym, że się te, że te diabli wzięli bunt przez politykę sowiecką i że my od po raz pierwszy, od początku nas wzięł, nie mamy wspólnej granicy z Rosją, tylko że jakoś Białorusią nie winno. No, taką bo to jest wspaniałe, ale to jest tak wspaniałe, że nikt nie zdarzy się nawet o tym marzyć. Ale proszę się spytać tak na ulicy, to nikt nawet nie dostrzega nadzwyczajnych korzyści, jakie do nas tego płyną. Rosjanie mówili przecież, kurica nie ptica, Polska nie za granicę, a teraz przyjeżdżają tutaj na kolanach, prawda? I tylko nic, tylko handluj, prawda? I wywoź dolary do Rosji. I jednym słowem już jest za granicą i wszyscy powinniśmy być dumni, szczęśliwi, ale nie jesteśmy. Tego nie przewidziałem. To się do tego przyznaję z tej strony, że... Ale czy takie pojęcie jak postęp w ogóle uznaje pan, że coś takiego istnieje? No tak, tylko że on ma, to jest awers, a rewers jest cały kolczasty, prawda, obrzydliwy, bliszajak, wstrętny, koszmarny, potworny. No tak, ale moje obawy nie są moimi prognozami. To są takie rzeczy, które są na pole prywatne. Ja nie mogę nic powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o... Czyli generalnie można powiedzieć, że można przewidzieć wszystko oprócz przyszłości. Wie pan co? Przeszłość też jest bardzo podatna na interpretowanie. Ja jestem za Unią. Trudno nawet przewidzieć przeszłość, okazuje się. No, bardzo trudno. Przeszłość przewidzieć, zmienić. Oczywiście, że można. No oczywiście, że można. Przecież no przeżyliśmy, to cośmy przeżyli, to był utopia. Marx sobie wyobraził ten cudowny koń. Każdy przed południem pójść na ryby, po południu będzie lekarzem, podwiecie trochę parę żyrówek przyszyje, prawda? Ale wyszło trochę inaczej. No i to jest właśnie jakaś tak ostateczna nauka. To muszę powiedzieć tak najchętniej zakończył, jak boom, jakiś, ale to dawno było, 80 lat temu jakiś żurnalista, Bóg gdzieś skąd, z Niemiec, jak się przewiduje przyszłość? No to bardzo łatwo. Powiedziałam, należy sobie wyobrazić to, co się w danej chwili wydaje najbardziej niemożliwe, nieprawdopodobne i wręcz nonsensowne. To właśnie się stanie. W dawnym społeczeństwie byli szamani, byli czarownicy, którzy zawsze stali trochę za kulisami i podpowiadali, co należy zrobić w odpowiednim momencie. My mamy doradców i ekspertów. Czy taka jest ich funkcja współcześnie? Ja bym tak daleko nie sięgała, żeby porównywać ich z szamanami, aczkolwiek czasami i tacy się zdarzają. Znaczy, w każdym zawodzie są hosztaplerzy. Jedyna nadzieja, że nie musieli być hosztaplerami, tylko wypełniali pewną funkcję społeczną. Oczywiście. Ja myślę, że na doradzanie jeszcze u nas właśnie nie ma chyba tej potrzeby społecznej. I stąd ten jakby taka podejrzliwość i brak akceptacji dla tego zawodu. Ale ja sądzę, że to jest tylko kwestia czasu. Kiedy uznamy, że doradca oczywiście jest potrzebny. Nie dlatego, że ktoś powiedział, że trzeba go posłuchać, tylko że rzeczywiście z tych jego rad coś wynika. Ale wie pan, tutaj dwóch stron potrzeba. Potrzeba tego, kto doradza i temu, komu się doradza.
obie te strony jakby dopiero dążą do takiego etapu, kiedy będą się wzajemnie potrzebowały. Ten rynek, mówię, jest bardzo sztuczny na razie. Ale generalnie może nawet nie w Polsce, ale na świecie. Wydaje się, że rola doradców jest dosyć jednak duża. Znaczy władza nawet, można tak powiedzieć, jest dosyć ich duża, ponieważ oni mogą różne rzeczy przecież przedkładać swoim rządzącym, a równocześnie mała jest odpowiedzialność, ponieważ przecież nie robią tego jakby na własne ryzyko, na własny rachunek. To jest pytanie, czy robią to na własne ryzyko i rachunek. Ja myślę, że ci rzeczywiście o znaczących nazwiskach, czy firmy o znaczących nazwach, robią to jednak w dużej mierze na własny rachunek i ponoszą na to dużą odpowiedzialność. I finansową, i powiedziałabym taką związaną właśnie z utratą tej pozycji, którą mają na rynku. Natomiast na pewno jest bardzo wielu doradców, którzy robią to bez większej odpowiedzialności, ale ja w tym wypadku raczej obarczałabym winą tych, którzy ich pytają o te rady i nie potrafią jakby odsiać ziarna od plewca. Także to jest chyba ten problem. Wydaje mi się, że najważniejsze jest to, czy ten, który szuka tej rady, wie rzeczywiście czego szuka i kogo szuka. Czy można by sobie wyobrazić teoretycznie taki spisek doradców międzynarodowych, którzy na przykład by się umówili ze sobą, że będą w jakiś kierunku prowadzić ten świat, podszeptując różnym wielkim tego świata? I czy taki spisek by się miał szansę powodzenia, chociaż w krótkim jakby przedziale czasu? Ja nie wiem, tak spiskowa teoria dziejów to nie jest to, co akurat ja popieram w żadnej dziedzinie i z żadną grupą, również włączając to doradców. Natomiast oczywiście, że istnieje przecież cała siatka powiązań, zwłaszcza finansowych, prawda, różnych instytucji. Myślę, że doradcy odgrywają tę swoją rolę i też nie minimalizowałabym ich wpływu, ale na pewno nie ma to nic wspólnego ze spiskiem. Znaczy, może być coś takiego jak samosprawdzająca się przepowiednia, prawda? To znaczy, akurat w tej dziedzinie ekonomicznej jest to dosyć proste do zrobienia. Jeśli na przykład wszyscy najwięksi doradcy na świecie powiedzą, że kurs dolara się ruszy w tę czy w tę stronę, to ten kurs rzeczywiście się ruszy wyłącznie na skutek ich przepowiedni. Tak, zdarza, ale ja sądzę, że to jest grupa ludzi, z kolei tak szalenie przyznana do swoich poglądów i tak się różniąca, że możliwość wystąpienia takiej pełnej zgodności, czy prawie pełnej zgodności, chyba nie jest zbyt duże. Znaczy nie przewiduje pani, nie, że nie coś takiego. Nie przewiduje takiej. No, najczęściej jest tak, że jeżeli pan prosi tych dwóch doradców, to oni prezentują rzeczywiście. To często ci, którzy doradzają, są w bardzo trudnej sytuacji, bo przy niewielkiej często znajomości rzeczy, jeżeli jest dwóch dobrych doradców, potrafi w sposób bardzo przekonywujący, potrafią oni mówić o właśnie swojej koncepcji, to rola tej osoby, która ma wybrać jakiś wariant, jest szalenie trudna. I ja myślę, że tutaj moglibyśmy dojść do tego, o tym pan mówił wcześniej, że to może czasami prowadzić do rzeczywiście błędnych decyzji, prawda? Jeżeli w końcu ta osoba, której się doradza, podejmie decyzję tylko na tej zasadzie, że no już wszystko jedno, byleby coś zrobić, prawda? Bo jest tak zagubiona w tych koncepcjach, które dostaje. Główna rola jednak przypada temu, kto wybiera doradcę i mówi, na jaki temat on tej opinii potrzebuje. To jest to, co określa praktycznie potem ten efekt końcowy. Także ja często jak słyszę właśnie takie negatywne opinie, że ktoś doradził i przedstawił ileś tam papierów, że nic z tego nie wynika, to zawsze mówię, że winna jest ta strona, która po prostu zamawia. Ona musi wiedzieć, o co pyta, dlaczego tak pyta i co jakby przewiduje na końcu drogi. Znaczy ja sobie nie wyobrażam takich pytań, które się zadaje i nawet w minimalnym przybliżeniu nie określa się właściwie, co powinno być na końcu. Ale czy to nie jest tak, że zadając to pytanie, jakby sugeruje się odpowiedź, że właściwie to doradztwo ma być tylko potwierdzeniem tego, co chcemy tak naprawdę? To tak na pewno jest. Oczywiście, że to jest jakby udokumentowanie naszych przewidywań, czy też naszych racji, do których potrzebne są jakieś podkładki, prawda? Bardzo często tak jest, ale bardzo często jest też tak, że właśnie rzeczywiście jest kilka odpowiedzi na to pytanie i ten doradca ma jakby nam wskazać, która z nich rzeczywiście jest słuszna. W Polsce doradca to głównie kojarzy się z kimś, kto przyjeżdża z zagranicy, nic nie wie na temat naszego kraju, pyta się różne osoby kompetentne, po czym za pieniądze opowiada im to, czego się dowiedział od nich przedtem. Ja zgadzam się, że dużo w tym jest racji. Myślę, że właśnie ten początek jakby doradzania w Polsce, który kojarzony jest z pieniędzmi z Zachodu, które na to były skierowane i tymi słynnymi brygadami Mariotta, w tej chwili bardzo się negatywnie odbija na tym zawodzie, że jest w świadomości społecznej
taka negatywna konotacja tego zawodu. Momentami trzeba było, żeby doradca, który z nich powiedział, nie słuchajcie moich rad. Tak, nie, myślę, że po prostu, wie pan, w tym zawodzie, jak w każdym innym, obowiązują pewne procedury, pewne reguły. I to, ponieważ on był tworzony, no tak jak nasza reforma, bardzo szybko, prawda? My byliśmy do tego po prostu nieprzygotowani, bo w końcu rynek doradca istnieje w krajach wysoko rozwiniętych od bardzo, bardzo wielu lat. I to, że doradca, powiedzmy w Ameryce, może zarabiać swoją godzinę pracy $2000, to nie wynika z tego, że on ma takie fiubździu w głowie, tylko wynika z tego, że po prostu te jego rady są warte tych pieniędzy. Ma taką markę na rynku, że rzeczywiście mu tyle płacą. Czy doradcy mogą posiadać tylko wielcy tego świata, czy mali ludzie również mogą mieć doradców? Ja ostatnio właśnie rozmawiałam z panią, która specjalizuje się w doradzaniu dla ludzi, którzy rozpoczynają biznes w Ameryce. Ona to prowadzi od kilkunastu lat. Z ogromnymi zresztą sukcesami, napisała kilka książek na ten temat. I opowiadała właśnie o przypadku, który się zdarzył na początku kariery, kiedy po ogłoszeniach w gazecie, że właśnie otwiera tego typu działalność, że będzie pomagała ludziom, którzy potrzebują niewielkich pieniędzy, żeby z czymś tam wystartować. Zjawiła się do niej właśnie kobieta, która przyniosła w koszyku, już nie pamiętam, chomika i coś tam, jakieś jeszcze zwierzęta. Okazało się, że ona miała pomysł, żeby trenować te zwierzęta dla reklam telewizyjnych i zresztą te dwa, które przyniosła, już były wytrenowane. No więc ta najpierw się śmiała i potraktowała ją niezbyt poważnie, ale potem uznała, że rzeczywiście jest na to rynek. Poszła z nią do banku, no i dostały te pierwsze pieniądze na trenowanie tych zwierząt. Potem podobno następnym programie było trenowanie świni kurczaków. Kurczaki, które się wybierały najlepszy smak lodów. I ta pani, jedna i druga zresztą w tej chwili niezłe pieniądze zarobiły właśnie na tej koncepcji. I myślę, że to jest właśnie to, co jest potrzebne. Znaczy, że ten doradca to jest ktoś, kto gwarantuje, że to rzeczywiście jest program wiarygodny. To wtedy te instytucje finansowe też traktują to poważnie. Czy jesteś za pełną realizacją programu radykalnego uzdrowienia gospodarki, zmierzającego do wyraźnej poprawy warunków życia społeczeństwa, wiedząc, że wymaga to przejścia przez trudny 2-3-letni okres szybkich zmian? Czy jesteś za? Czy opowiadasz się za polskim modelem głębokiej demokratyzacji życia politycznego, której celem jest umocnienie samorządności, rozszerzenie praw obywateli i zwiększenie ich uczestnictwa w rządzeniu krajem? Czy jesteś za? Proszę pana, czy w gwiazdach jest coś zapisane? Coś na pewno tak, ale z reguły nie to, o co pytają przeciętni ludzie. Jeżeli na przykład zapyta pan, czy cywilizacja ziemska, jaką znamy, kiedyś zakończy życie, odpowiedź jest niebezpieczna. Tak, z całą pewnością. A to z tego powodu, że za parę miliardów lat Słońce rozszerzy się na tyle, że Ziemia stanie się bardzo nieprzyjemnym miejscem do życia. Jeżeli natomiast pyta pan, to wiadomo na pewno. Słońce należy do, jest gwiazdą ciągu głównego, o gwiazdach takich wiemy bardzo dużo. I to, jak Słońce będzie się zachowywać za parę miliardów lat, wiadomo doskonale. Natomiast jeżeli pan chce wiedzieć, czy odziedziczy pan mieszkanie po teściowej, która być może spadnie ze schodów, na to pytanie astronomia nie może odpowiedzieć. Znaczy uważa pan, że odpowiedzi są bardzo ogólnikowe, które gwiazdy nam udzielają? Astronomia udziela nam odpowiedzi na pytania dotyczące ewolucji zjawisk fizycznych w dużych skalach. Może od biedy powiedzieć, co będzie się działo z Ziemią jako całością, natomiast co będzie się działo z poszczególnymi ludźmi, na ten temat nic nie można powiedzieć. Dlaczego ludzie od wieków zawsze w gwiazdach szukali odpowiedzi na różne pytania? Nie na przykład w głębi Ziemi, czy też w jakichś innych wytworach natury, tylko właśnie gwiazdy miały odpowiadać nam na różne pytania? No, to jest pytanie, które należałoby skierować do historyka, nie do astronoma, nie do fizyka. Z całą pewnością nie ma żadnych racjonalnych powodów, by tak było.
coś jest fascynującego w tym, jak zachowują się gwiazdy na niebie. Myślę, że ludzi fascynowała regularność, z jaką zachowuje się niebo. Nawet planety, które wydają się poruszać stosunkowo chaotycznie, dają się opisać w miarę prostymi prawami. Próba odkrycia takich praw była źródłem powstania astronomii. Od tego się zaczęło. Kiedyś model Wszechświata to był model Układu Słonecznego, nic więcej. Być może regularność, z jaką mamy do czynienia na niebie, pociągała ludzi. Skomplikowane wydarzenia dziejące się na Ziemi próbowali oni przeciwstawić regularności obserwowanej na niebie. Tutaj jednak natychmiast można zauważyć, że szukanie takiego związku jest zupełnie nieracjonalne. Jeżeli niebo jest tak regularne, jak się nam wydaje, to znaczy, że daje się on opisać przy pomocy kilku prostych reguł. A jak z tych kilku prostych reguł zdobyć informacje dotyczące bardzo skomplikowanych dróg życiowych poszczególnych ludzi? Ilość informacji potrzebna do opisu kariery życiowej każdego człowieka jest nieporównanie większa niż ilość obserwacji, jaką możemy znaleźć na niebie, patrząc na nie gołym okiem. Ale druga część odpowiedzi na to pytanie, to nieprawda, że tylko na niebie ludzie szukali wiadomości o przyszłości. Rzymianie szukali odpowiedzi, obserwując zachowanie się kur przed jakimkolwiek kluczowym wydarzeniem. Znane są z relacji historycznych, to fakt, że Juliusz Cezar podsypywał kurom prosoran, by ochocze się na nie rzuciły, co było uważane za dobry znak. Wtedy Cezar mógł stoczyć bitwę i kapłani nie protestowali. Przecież wróżono również z wnętrzności zwierząt ofiarnych. Fakt, czy dane bydle zdechło na raka, czy nie i miało dobrą wątrobę, miał znaczenie dla przyszłości danej społeczności, danego człowieka. Ale wszechświat gwarantować miał jakąś pewność, jakiś porządek wprowadzać w nasze życie, tak pan to tłumaczy. Myślę, że ludzie szukali tej pewności w informacjach, jakie próbowali uzyskać od astronomów, raczej od kapłanów. W socjologii wiemy, że w zależności od tego, jak sformułuje się jakieś pytanie, można otrzymywać bardzo różne odpowiedzi. Ja myślę, że w astrologii jest trochę podobnie, to znaczy odpowiedzi można interpretować najrozmaiciej. Czytałem ostatnio, że astrologowie bardzo zastanawiają się na przykład nad dokładną godziną i minutą powstania Solidarności, momentu powstania Solidarności, aby postawić tejże Solidarności horoskop, czy jakby wróżyć im przyszłość. Okazuje się, że gdyby ta umowa o powstaniu Solidarności podpisana była o 16:45, byłby to jakiś inny układ planetarny, a 16:47 on się już zmienił. I w zależności od tego, w którym dokładnie momencie to powstało, perspektywy dla Solidarności są lepsze lub gorsze. No, astrologowie są całkowicie swobodni w formułowaniu przepowiedni. Nie posługują się oni żadną rygorystyczną metodą, więc wolno im stwierdzić zawsze i wszystko. Zawsze wszystko. Przecież takie same kłopoty są z wyznaczaniem horoskopu dla poszczególnych ludzi. Wedle jednej szkoły astrologicznej horoskop należy stawiać wedle daty urodzin, wedle drugiej, wedle daty poczęcia. Zwłaszcza ci drudzy są w wygodniejszej sytuacji, bo to, kiedy dany człowiek został poczęty, stwierdzić o wiele trudniej niż to, kiedy się narodził. Sformułując dość dowolnie horoskop na dokładkę, astrolog zawsze może tłumaczyć się, że nie znał dokładnej daty lub nie znał pozycji wszystkich istotnych obiektów niebieskich. A zwłaszcza ta druga metoda jest i zawsze będzie bezpieczna. Przecież astrologowie nie posługują się najlepszymi teleskopami, jakie mamy do dyspozycji. Zawsze mogą powiedzieć, że poza tym, co w tej chwili widać, taka inna gwiazdka się poruszyła trochę w bok i to już całkowicie zdeterminowało losy danego człowieka, a biedny astrolog nie mógł ich dojrzeć. No a przecież nigdy nie będzie takich teleskopów, które pozwolą obejrzeć cały wszechświat. Więc jeżeli cały wszechświat decyduje o losie każdego z nas, to astrolog może się zawsze usprawiedliwić. Czyli to jest jednak trochę tak jak naukowiec, który bada rzecz na Ziemi, to znaczy są pewne czynniki, które mogą wpływać na rzecz przez niego badaną i usprawiedliwiają go, ponieważ no, nie mógł ich wziąć pod uwagę. A nie, ale uczony dobrze wie, co pomija w swoich przepowiedniach i potrafi przynajmniej z grubsza przepowiedzieć, jakie byłyby losy jego predykcji, gdyby te dodatkowe czynniki wziął pod uwagę.
Nauka jest w tej sytuacji, wie co pomija, przynajmniej z grubsza, i potrafi zawsze poprawić swoje predykcje. No, ale astrolog nigdy nie wie, czego pomija. W odniesieniu do przyszłości nie bardzo, ponieważ są pewne czynniki, które mogą się zdarzyć, których nie możemy wziąć pod uwagę. No owszem, są takie czynniki. Na przykład w tej chwili być może porusza się w naszą stronę gwiazda neutronowa. Taka gwiazda porusza się bardzo dużą prędkością i walnie w nas, nim ją zobaczymy w ostatnim momencie. Jeżeli się porusza z prędkością, z tą prędkością światła, to w ogóle nie będziemy wiedzieli, co nas huknęło. Ale można policzyć, jakie jest prawdopodobieństwo takiego zdarzenia. To nie jeżeli... ma pan uspokoić. No, może pan spać spokojnie, to się zdarza raz na parę miliardów lat. Czy można by powiedzieć coś takiego, że ponieważ w odniesieniu do przyszłości ilość czynników, która sprawia, że ona będzie wyglądała tak, a nie inaczej, jest właściwie tego rzędu, że nie w sposób uwzględnić ich wszystkich. W związku z tym szukanie odpowiedzi na to, jak będzie wyglądała przyszłość, konstruując różne programy symulacyjne, jak się będzie dalej sytuacja rozwijać w różnych dziedzinach życia, na komputerach, czy szukając tych odpowiedzi w gwiazdach, wróżąc z fusów, z ręki, czy z tego, jak kury się odżywiają, jest to mniej więcej wszystko jest uprawnione jednakowo? Nie, nic nie jest uprawnione. Im bardziej skomplikowane zjawisko, tym trudniejsza predykcja. To jest oczywiste. Chyba, że ten układ daje się wyizolować od wszystkich pozostałych. Jeżeli potrafimy kontrolować wszystkie czynniki oddziałujące na dany układ, potrafimy powiedzieć, jak będzie się on zachowywał. Jeżeli nie, to możemy powiedzieć, jak się on zachowa jutro, pojutrze. Dłuższa przepowiednia staje się niemożliwa. No a w większości takich nauk historycznych, ekonomicznych, gdy ludzie próbują powiedzieć, co będzie za paręnaście lat, czy kilkadziesiąt lat, jeszcze jest to czysta fantastyka. Pieśń gminna z XIX wieku. Słowo honoru daje, że z XIX wieku. Tu mam gitarę. Pita-ta-ta-ta, pita-ta-ta-ta. Cyrilla przepowiada święta. Z Antychrystem człowiek się zbrata, nastąpi wkrótce koniec świata. I o tym każdy niech pamięta. Dla kobiet wtedy będzie modnie męskie ubranie mieć i spodnie. Bez ślubów będą żyły pary, wtedy Pan Bóg ześle kary. Na ludność złą i już bezradną. Z nieba ogromne ognie spadną, wioski popalą się miasta, a w ziemi, z której plon wyrasta, choć rolnik nawet ją zorze, już się nie będzie rodzić zboże, z nieba deszcz ławy spadać będzie, ciemności wnet zalegną. Wszędzie. Boga sną gwiazdy, słońce zgaśnie, gdy zapanują wojny właśnie i z bronią pójdzie brat na brata. Zima zastąpi okres lata. Może wystąpi z swoich brzegów wśród wielkich mrozów wokół śniegu. Lud będzie ginąć tak jak muchy, łakomy na kęs chleba suchy. I będą często puchnąć z głodu i będą starzeć się za młodu. Wnet się rozluźnią. Obyczaje plagi zaleją wszystkie kraje. Choroby straszne zapanują.
powietrze i wodę zatrują. Wnet mrok na ziemię spłynie wieczny i zbliży się sąd ostateczny. A więc chrześcijanie, pamiętajcie, antychrystom się nie sprzedajcie, a Bóg przed złem uchroni tego i przyjmie do raju swego, jak będzie przyjemnie. O kurde! Sławomir Mrożek powiedział: jutro to jest dziś, tyle że jutro. Nie chodziłoby więc nam aż o pewność jutra. Wystarczyłaby pewność